Szczecinie miało tak. Swój pif, które nabrzeże i na te statki i flot, a poza tym niekoniecznie muszą mieć też one przywołane, że jest pod polską bazarą. To są statki, które nie są polskie, to są inne po prostu polskie. Nie mogą budować, nie może być armatu. Może być, statki są bezpaństwowe, to jest... A jak się nazywa ta część? Rufa. Mostek to jest tutaj. To jest razem z tą właśnie nad budową, to wszystko. Tutaj jest śródokręcie, czyli takie właśnie części jak kontenery można tutaj postawić, ewentualnie wpuszczać w dół. A przód statku? Dziób statku. No. Który ma pewną musiał przerzucić, tak nieubrani, coś mi się zdaje, że do kamery. Ale dobrze zbudowany. W ciągu? W ciągu? Tu nie musiał być. Słuchajcie, te paleniska widzieliście, to trzeba było wrzucić węgiel. Węgiel w takim wyciągiem, on też nazywa Dunkierka, tutaj był wrzucany do składowni węgla, tędy popiół z góry i pewnie do morza. No musiało być bardzo ciepło, prawda? Tu są kotły, tu są paleniska, dalej kotły parowe. Przeczytajcie, ile pary wytwarzał ten statek na godzinę. Tam są takie informacje pewnie. Ileś ton pewnie, co? Pary. Jest czy nie? W każdym razie będzie koło sterowe i też takie podobne urządzenie. To jest hałas, prawda? Bo pracują maszyny. Może wołać przez taką tubę kapitan, ktoś czy oficer, który prowadzi w danym momencie statek, bo on nie miał tak jak dzisiaj komputerowy, który steruje joystickiem na mostku, że chce płynąć do przodu i on steruje tą praktycznie całą maszynownią, a tu musiał mieć człowieka, który te turbiny musiał poustawiać, czy do przodu, czy do tyłu, mógł do niego powiedzieć, ale też sobie tutaj człowiek coś tam robi, remontuje, maluje, czy tam dogląda maszyn i słyszy gong, prawda? Bo był w porcie, czy jest? Pokręć. No wejdź. Ja? No. Ale taki sobie. Wchodził do portu, to musiał mieć tak zieloną po prawej, czerwoną po lewej, tak? Bo miał latarnię jeszcze, także... Ja też tam. Ślepy nie będzie. Ja też może pokręcuję. Ale to przede mnie, wszyscy... Wypoczywaj. Nie ma ludzkich części. Jednak jeszcze te lata tutaj korzystali, a potem to już piszę w 83 roku. O, fajnie, to jest jeszcze trzy statki budowane. Kapitan musiał zrobić. Ma do tego kapitału. Będziemy dalej, słuchajcie. Kto zobaczy, czy kręci? Kapitan, lepsze to jest. To tak, bo jak się wydaje, jeszcze też się kręci. Dzisiaj będę miał coś do składania, mamy raport z wycieczki.